Dzień dobry Państwu, Magdalena Michalska, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest dzisiaj Bartłomiej Misiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Mazowieckiego i bliski współpracownik Antoniego Macierewicza. Dzień dobry. Zacznijmy może od kwestii związanych z samym przebiegiem wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła, że podczas testu systemu wyborczego padły serwery, ponieważ okazały się za mało wydajne i nie wytrzymały nawału spływających danych. Jak to skomentować w kontekście nadchodzących wyborów? Warto dodać, że jest to już drugi komunikat w ciągu ostatnich 10 dni. Do wyborów mamy już 4 dni. System jest niewydolny. To rzeczywiście zaskakująca informacja. No, możemy mieć do czynienia z sytuacją, która będzie skandalem na skalę międzynarodową, jeżeli będziemy musieli te głosy liczyć ręcznie. Prawo i Sprawiedliwość ma swój program przygotowany, alternatywny program liczenia głosów. Mamy obstawione wszystkie ponad 25 tysięcy komisji członkami komisji oraz mężami zaufania. Mamy także ponad 2 tysiące koordynatorów w całym kraju, którzy będą wprowadzali dane z protokołów bezpośrednio do naszego programu systemu liczenia głosów. Warto tylko powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście by doszło do takiej sytuacji, że ten system, który PKW próbuje zamontować, żeby te głosy liczyć, który jak już wiemy jest też związany ze spółką, w której w zarządzie jest członek Platformy Obywatelskiej, jeżeli ten system będzie niewydolny, no to rzeczywiście będzie to skandal i ja z tego sobie Prawo i Sprawiedliwość będzie stanowczo protestować, bo taka informacja dla każdego komitetu w ostatniej chwili podana, no po prostu jest niemożliwa do zrealizowania, jeżeli chodzi o siłę osób, które będą te głosy też liczyć czy pilnować tych wyborów. To liczenie głosów ręcznie trwałoby strasznie długo, to jest także stres dla kandydatów. Oczywiście, ale także tworzy dodatkowe możliwości fałszowania tych głosów, no bo wydłuża to ten okres czasu. Ja chciałbym przypomnieć z maja tego roku przy wyborach do Europarlamentu taką sytuację, jak jedna z komisji na Pomorzu musiała samolotem dostać się do Warszawy, tam wynikały różne opóźnienia, jakieś inne problemy i już opinia publiczna w sposób uzasadniony. No, dopatrywała się różnych innych problemów, jakie mogą przy tej okazji powstać, więc ręczne liczenie głosów, no rzeczywiście. Pan sam kandyduje do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jak już mówiłam. Co jest na Mazowszu taką sprawą w tej chwili najważniejszą, najbardziej istotną? Co trzeba zmienić natychmiast? Ja kandyduję z okręgu podwarszawskiego. Wszystkie powiaty okalające Warszawy to mój okręg. Moim zdaniem, a w zasadzie pierwsze decyzje, które Sejmik Mazowiecki będzie podejmował, to jest sprawa dwóch szpitali dziecięcych, specjalistycznych szpitali dziecięcych, jeden pod Łomiankami, drugi pod Otwockiem. No, to jest właśnie przykład rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Nie dość, że przeogromnie zadłużają województwo, z najbogatszego województwa staliśmy się województwem najbardziej zadłużonym, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie najpierw szpital, tak jak w Dziekanowie Leśnym, jest dotowany, zakupuje się nowy sprzęt, następnie zarząd województwa odcina wsparcie dla szpitala, ponieważ ten sam układ, który jest w Sejmiku, rządzi również w Polsce, więc kontrakty NFZ-u również są odcinane. Szpital ulega zadłużeniu, ponieważ pracuje na okrągło, bo mali pacjenci przyjeżdżają do tego szpitala z całego kraju. Zadłużenie rośnie. Pan Struzik mówi, że szpital będzie ratował. Jak? A jaki ma na to pomysł? Będzie łączył zadłużone placówki służby zdrowia. No, zapomniał niestety z tego wszystkiego, że polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości. Jest to po prostu mydlenie oczu opinii publicznej. Kolejne oddziały są zamykane. Ten sprzęt właśnie niedawno zakupiony idzie na licytację. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, jak licytacje komornicze w tym kraju wyglądają. A podejrzenie jest takie, że niedługo ten szpital zostanie zlikwidowany. No i tak jak właśnie mówię, Dziekanowie Leśnym, to jest otulina Puszczy Kamfinowskiej, piękne tereny. Zapewne niedługo tam się by znalazł jakiś supermarket. Stąd Prawo i Sprawiedliwość stanowczo będzie wobec tego protestować. I to są pierwsze decyzje nowego Sejmiku. A gdzie wobec tego będzie się leczyć dzieci? No, myślę, że Platforma Obywatelska i PSL jeszcze o tym nie pomyśleli. Te tereny podwarszawskie, ten pana okręg jest dosyć ciekawy, no bo to jest z jednej strony bardzo blisko stolicy, z drugiej strony tak troszeczkę mam wrażenie, że traktowane jako tereny drugiej kategorii w województwie mazowieckim. Znaczy, w ogóle jest tak, że w województwie mazowieckim przez tą dekadę rządów, ponad dekadę Platformy i PSL-u mamy do czynienia z kolesiostwem, z patologią władzy. Wiele zakładów, można wymienić Błonie, Ożarów Mazowiecki, zakłady z kablami zostały zlikwidowane, ludzie potracili pracę. Nie tworzy się żadnych stref ekonomicznych, nie ściąga się inwestorów.
Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie ma taki pomysł, żeby odłączyć Warszawę od województwa mazowieckiego, zrobić województwo stołeczne, co jest dobrym pomysłem. Warszawa ma tak duży budżet, że spokojnie sobie daje radę, a pieniądze z całego Mazowsza nie muszą iść na Warszawę. I rzeczywiście jest tak, że okręg podwarszawski powinien być na przykład włączony do pierwszej strefy SKM-ki. No bo jeżeli już jest tak, że ci ludzie stracili tą pracę, muszą dojeżdżać za pracą do Warszawy, no to chociaż ta taryfa ulgowa, jeżeli chodzi o bilety, to jest na pewno ważna kwestia. Ale trzeba doprowadzić do poprawienia tej infrastruktury. Dzisiaj powiat wołomiński ma infrastrukturę w stanie katastrofalnym, można powiedzieć. Ja to rozumiem. Obecna władza w sejmiku mści się za wyniki wyborcze. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość to zmieni. Tą infrastrukturę trzeba poprawić, tych inwestorów trzeba ściągnąć. Oni bardzo chętnie będą tutaj firmy, duże firmy, zakładać pod Warszawą, pod stolicą europejską. A dla mieszkańców z województwa to będzie miejsce, gdzie będą mogli pracować. Panie redaktor, ten problem Mazowsza jeszcze nie dotyczy, ale sąsiadującym województwie łódzkim sukcesywnie, począwszy od 2007 roku, mamy do czynienia z przeogromną emigracją. Statystycznie można powiedzieć, że rocznie ponad 10 tysięcy osób emigruje za pracą, ludzi młodych. My chcemy doprowadzić jako Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby ci ludzie młodzi chcieli tutaj zakładać rodziny, tutaj się siedzieć, tutaj mieszkać. Mają do tego pełne prawo. No, województwo mazowieckie jest w centrum Polski i stać nas na to, przy mądrym wydatkowaniu pieniędzy, stać nas na to, żeby ludziom pomóc w osiąganiu szczęścia, żyjąc tutaj po prostu. No tak, tym bardziej, że już w tej chwili wiele osób spod Warszawy właśnie albo dojeżdża do pracy do Warszawy, albo się po prostu przeprowadza. W efekcie pod Warszawą zostają głównie ludzie bardziej wiekowi. No tak, robi się sypialnie. I z jednej strony pomyślę, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby seniorzy, którzy prawda, przez trud swojego życia chcą mieszkać pod Warszawą, czy w Otulinie Parku Krajobrazowego, czy przy różnych innych punktach krajobrazu Mazowsza i tam chcą się osiedlać, spokojnie wypoczywać, spędzać czas aktywnie czy w domach kultury, czy w inny sposób, ale też często ludzie młodzi nie chcą mieszkać w samym centrum Warszawy, prawda, czy nawet na obrzeżach Warszawy, chcą po prostu mieszkać pod Warszawą, nie chcą być związani z miastem stołecznym. No tyle, że pytanie, w jakich warunkach ci seniorzy mają żyć, bo w wielu wypadkach przynajmniej wydaje mi się, że to nie są jednak niemieckie standardy emerytalne. Nie, niestety nie, no ale właśnie do tego doprowadziła ta władza rządząca w sejmiku, kiedy myśmy oddawali władzę ponad 10 lat temu. Zadłużenie było na poziomie bodajże 300 tysięcy złotych. No to tak naprawdę przy pieniądzach, jakie ma sejmik województwa, to jest nic. Dzisiaj mówimy o kwocie ponad 1,5 miliarda złotych zadłużenia. No gdzieś te pieniądze szły. No ja tylko mogę takie prościutkie wyliczenie podać. No bo dzisiaj sejmik to jest przede wszystkim wydawanie pieniędzy, tych pieniędzy unijnych. Skoro już jest tak, że Unia Europejska na przykład na polskiego rolnika nakłada ten obowiązek, że załóżmy przy produkcji mleka może produkować tylko do danego poziomu, a za resztę pieniądze daje Unia Europejska, które powinny być właśnie wydatkowane z korzyścią dla społeczeństwa, to dla mnie niezrozumiałe jest, jak to się stało, że 90 milionów złotych wydano na wynajęcie biur dla zarządu województwa, za 3 miliony kupiono limuzyny, o których sami PSL-owcy mówią, że się wożą po Mazowszu, a za 0,5 miliona już tylko je myli w myjniach samochodowych. To właśnie tak wydają pieniądze, zamiast właśnie iść w infrastrukturę, iść w szkołę. Ale ten problem jest także głębszy, bo my dzisiaj, już to widać wyraźnie, stajemy przed takim pytaniem, te pieniądze załóżmy na tych najmłodszych, na tych, którzy niedługo będą rządzić i Mazowszem, ale też pewnie i Polską. Musimy te kadry przygotować. Czy te pieniądze będą szły na to, żeby wpajać im do głowy genderyzm i techniki seksualne dla dzieci w wieku powiedzmy 7-8 lat? Czy na przykład będziemy, ja teraz tak robię, że pod Warszawą w moim okręgu otwieram dwie wystawy. Jedna jest poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza, a druga poświęcona jest generałowi Stefanowi Roweckiemu Grot. Chcę pokazać, i głównie w szkołach otwieram te wystawy, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ ja jestem nastawiony do tego, żeby szerzyć te poglądy, nazwijmy to, które zamykają się w maksymie Bóg, honor, ojczyzna. I uważam, że powinniśmy bronić tych wartości, o które kiedyś walczyli nasi dziadkowie i ojcowie. I Polska nie powinna ulegać temu kosmopolityzmowi, który nic nie wnosi, a wręcz odwrotnie, po prostu jest zagrożeniem. Inicjatywy chwalebne, aczkolwiek no chyba niestety muszę stwierdzić, że jest pan odosobniony. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o kwestię historii, no to jest sfokusowanie się na Warszawie, wiadomo, powstanie, dziesiątki bardzo ważnych historycznie miejsc zabytkowych. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę Mazowsza, no to mamy tam takie białe plamy.
Właśnie dlatego, że o to się nie dba. Na szczęście odosobniony nie jestem. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dużą partią ogólnopolską. Łączy nas program, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość chce przywrócić większą liczbę nauki historii w szkołach, bo to, co jest teraz, to w ogóle jest jakiś skandal. Więc jakby wszyscy chcemy ten program realizować i nas ten program łączy. I to samo w Mazowszu, znaczy na Mazowszu tworzenie inicjatyw, muszę powiedzieć, w Łomiankach jest taka inicjatywa rokrocznie, inscenizacja Bitwy pod Łomiankami, która przyciąga naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. I właśnie na takie imprezy powinny iść pieniądze, a nie na ściąganie jakichś właśnie genderystów, którzy opowiadają, jak to jest im fajnie. No. Znaczy, no i gwarantuję, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę w sejmiku, a tego jestem pewien, te pieniądze będą wydatkowane z korzyścią, z pożytkiem dla społeczeństwa, a nie w ten sposób. Skoro już jesteśmy przy historii, mam jeszcze pytanie dotyczące historii najnowszej. Co z upamiętnieniem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie do tej pory? Nie możemy się doczekać jakiegoś takiego godnego miejsca pamięci. Czy problem jest... Są niby Pomorski, ale... Tak, znaczy problem, jeżeli widzimy to jednocześnie pełniąc funkcję szefa biura zespołu smoleńskiego, gdzie przewodniczącym jest minister Macierewicz, mogę powiedzieć, że... Tu oczywiście Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, które działa od 4 lat. Jest to stowarzyszenie, które ma na celu właśnie wybudowanie pomnika ofiar katastrofy. Chcą to zrobić przy Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. To miejsce wybrali Polacy, gromadząc się tam 10 kwietnia i przez kolejne dni. Teraz co miesiąc odbywają się miesięcznice właśnie w tym miejscu. I w tym miejscu ten pomnik powinien stanąć. To również może być pomnik światła, to nie musi być taki monument, powiedzmy, zewnętrzny. Mamy, prawda, problem, że konserwator zabytków odmawia. Tutaj teraz do akcji włącza się prezydent Komorowski, ale to jest po prostu mydlenie oczu. Natomiast jest też tak, że teraz miesiąc temu, półtora miesiąca temu otwarto pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej, na przykład w Markach pod Warszawą, w powiecie wołomińskim. Więc te inicjatywy tam, gdzie oczywiście rządzą ludzie, którym zależy na tej historii najnowszej, upamiętnieniu swoich przywódców, no bo w katastrofie smoleńskiej zginęła elita państwa polskiego, no to na pewno będą to robić. To jest jasne. Znaczy to, co się dzieje wokół tego upamiętnienia w Warszawie, jest skandaliczne. Platforma Obywatelska i media, jej życzliwe bardzo często zarzucają Prawo i Sprawiedliwości, że to PiS dzieli ludzi, PiS wszczyna afery, a przecież minęły ponad 4 lata od katastrofy. Co komu przeszkadzał krzyż? Ja tego nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem i bardzo się cieszę, że tego nie rozumiem, bo gdybym rozumiał, to pewnie byłoby coś ze mną nie tak. No, panie redaktor, no wczorajsze wydarzenia na Marszu Niepodległości. Ja dzisiaj przeczytałem wypowiedź jednego z mecenasów, tak, takiego wysokiego pana, który opowiada, że to wina Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, no, o ile się orientują, główne obchody PiS były w Krakowie. No, dokładnie tak. No cóż, morał z tego jest taki, że PiS jest winny wszystkiemu, nawet wydarzeniom, na których go fizycznie nie ma. Wnioski niech sobie państwo wyciągną sami. Naszym gościem był Bartłomiej Misiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Mazowieckiego. Dziękuję bardzo.